Często dziennikarze mówią, że Pan chce wszystko wywrócić do góry nogami, a ja mówię, że nie, ja chcę wszystko postawić na nogi. Właśnie o to chodzi. W kampanii dużo Pan mówi o 3 milionach wypędzonych. W jaki sposób jako prezydent chce Pan sprowadzić do kraju? Wie Pani, jako prezydent ja nie jestem w stanie ich sprowadzić do kraju. Ja jako prezydent mogę skorzystać z artykułu 144 Konstytucji po to, by wykorzystać go w obronie obywateli przed wampiryzmem partii politycznych, systemu partyjnego. To jest tak coś, co to jest rzecz, tam są instrumenty, takie jak Rada Gabinetowa, możliwość rozpisania referendum, nie podpisania ustawy czy inicjatywy ustawodawczej, które może prezydent wykorzystywać. Prezydent na pewno, z całą pewnością prezydent również powinien zwrócić uwagę na dzień dzisiejszy na konsolidację Polonii, tej diaspory polskiej za granicą. Nie wiem na ile posiada instrumenty prawne, ale z całą pewnością może mieć wpływ na obsadzanie stanowisk dyplomatycznych, przynajmniej nawet w kuluarach. Obecnie dyplomatami najczęściej zostają ci, którzy nie zmieścili się przy tym głównym żłobie, jadą na placówki dyplomatyczne, na przeczekanie. Tak jak pan Arabski na przykład, czy coś tam zbroili, w związku z czym jadą na placówkę. Nie. Zadaniem dyplomatów jest konsolidowanie Polaków, wspólnoty polskiej za granicami Polski w taki sposób, by wspólnota polska mogła wywierać nacisk na rządy państw, w których mieszkają w zakresie upodmiotawiania Polski. Czyli ci, którzy teraz tam są, tego po prostu nie robią. Proszę pojechać do Irlandii Yankee, w której byłem ostatnio i proszę zapytać ludzi, co uważają o ludzi z Belfastu, zapytać, w jaki sposób polskie władze dbały o bezpieczeństwo Polaków. W ogóle nie dbały, dziś kilku... w Ameryce. Kim są ludzie, którzy dzisiaj dla Pana pedałują? To są ludzie, których znam z Facebooka część, to są ludzie, którzy uczestniczyli w akcji zbierania podpisów, to są ludzie dobrej woli, którzy uważają podobnie jak i ja, że żyjemy w partiokracji, w bandyckim systemie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy koledzy jeszcze coś? A tu jest taki szczegół, jeśli można. Święto flagi, tutaj widzę orła, a tu widzę coś, co mi przypomina flaga amerykańska. Ale mnie nie jest potrzebne święto flagi, by chodzić w takich koszulkach. Flaga amerykańska. Ale ja mówię o kurtce. U pana kurtce, o rękawie. Mogę pani stringi też pokazać, są chińskie. Panorama powiatu, portal Czek24.pl. Pytania od czytelników. Dlaczego 460 okręgów w JOW-ach, a nie na przykład tyle, ile jest powiatów? Im więcej tych okręgów, paradoksalnie, tym lepiej. Dlatego, że ludzie mają wtedy jakby lepszy kontakt z kandydatem. Ja nawet gdyby doszło do sytuacji takiej, że można byłoby zlikwidować Senat, albo go przynajmniej zredukować o połowę, to te 50 miejsc przerzuciłbym do Sejmu. Paradoksalnie, oczywiście, że w partiokracji dzisiaj te 460 miejsc jest do niczego niepotrzebne, bo tak naprawdę decyzje zapadają na szczeblu wodzów partii, więc wystarczyłoby, żeby w Sejmie siedział Kaczyński, tam Kopacz, Palikot, jakoś, kto jest teraz szefem SLD, Miller, tak? I ten ZSL, kogo ma teraz? Piechocińskiego, tak. I oni jeszcze podnoszą rękę w górę czy w dół, podnoszą rękę i między sobą głosują, ponieważ ci posłowie, w cudzysłowie, to są obecnie żołnierze partyjni, którzy mają podnosić łapy tak, jak im każe wódz. W związku z tym na dzień dzisiejszy tych 460 w ogóle nie jest do niczego potrzebnych posłów. Natomiast w jednomandatowych okręgach wyborczych reprezentują ci posłowie interes obywatelscy. Obywatele wskazują na nazwisko, znają osobiście tego kandydata. Im mniejszy okręg, tym lepsza wiedza o kandydacie. Mniejsza możliwość zmanipulowania przez pieniądze i media prawdziwego wizerunku tego, znaczy nie wizerunku, tego prawdziwego. Prawdziwej. Ale zepsuł. Przepraszam się trochę ten. Przestraszyłam.
prawdziwości tego kandydata. No właśnie, mówi się o tych JOW-ach, ale część społeczeństwa tak naprawdę nie wie, co to jest. Jak pan najprościej zdefiniuje? Najprościej zdefiniować. Dobra, no to najprościej, jak tylko można, powiem tak. Nie ma durniejszej ordynacji, bardziej bandyckiej ordynacji niż ta obecna w Polsce partiokratyczna. JOW-y są lepsze. To jest najprościej, jak mogę powiedzieć. Nie ma gorszej. Nie istnieje. Tak mówią autorytety. Proszę wejść na stronę zmieleni.pl i przeczytać, co mówi Jan Nowak-Jeziorański, pani Staniszki, Brzeziński. Wszyscy uważają, że to jest najdurniejsza. Ta ordynacja proporcjonalna na przykład, te ordynacje Amerykanie zostawiają w Iraku, zostawili w Afganistanie. Dlaczego? Bo wódz w partiokracji jest najważniejszą osobą. To on przydziela miejsca w tym Sejmie, on wskazuje nazwiska, które będą łupiły naród. Więc on jest władcą absolutnym. Przez jednego wodza jesteś w stanie skontrolować cały naród. To jest tak, jak Merkel kontrolowała Polskę przez Tuska, którego w momencie tych wycieku taśm USOWy ewakuowała do Brukseli, na wszelki wypadek. No nie ma wątpliwości. Mieliśmy w brzegu wybory w okręgach jednomandatowych, no i okazało się, że 15 spośród 21 radnych ma znaczek partyjny. Czyli mieszkańcy mieli możliwość głosować na niepartyjnych kandydatów, no ale jednak większość jest nadal ta partyjna. Jak przekonać to społeczeństwo, aby jednak przestało głosować na znaczki partyjne? To po prostu najpierw musi się wzbudzić taki, że tak powiem, duch obywatelski. Ludzie muszą, to jest, nie ma wszystkiego naraz, znaczy od razu wszystkiego nie osiągniesz. Step by step, krok po kroku. Tyle tylko, że być może my w tej chwili będziemy się uczyć na błędach, ale w następnych wyborach już nie wybierzemy tego kandydata. Natomiast mówię o jednomandatówkach, natomiast w obecnym systemie, w tej partiokracji, my idziemy po równi pochyłej, lecimy sobie w przepaść. Więc pewnie, że to nie jest system idealny, te JOW-y. To nie jest recepta na wszystko. Ale JOW-y same w sobie rozwalają na przykład ten partyjniacki układ z 89 roku, magdalenkowy. Bo oni od 89 roku wybierają się sami z pomiędzy siebie. Partie mają monopol. Myśli pan, że my mamy bierne prawo wyborcze? Nie. Bierne, bo mamy dwa rodzaje praw, jeżeli chodzi o wybory. Czynne prawo, czyli że możemy głosować, i bierne prawo, możemy być wybierani. Niech pan spróbuje swoją kandydaturę poza partią wystawić. Nie jest pan w stanie. Pan musi mieć na terenie całej Polski jakiś przynajmniej ruch zarejestrowany i tak dalej. I wtedy pan dopiero może wystawić swoją kandydaturę. Więc nam prawo bierne zostało nam zabrane. To jest rozłożone na kilkanaście lat uporządkowanie tego całego systemu nowego. Natomiast nie mam wątpliwości co do tego, że nie ma gorszej ordynacji niż proporcjonalna. Tyle. Kolejne pytanie również od czytelnika naszego. Jest strażakiem. Skarżą się, żalą się służby mundurowe, że nie mają od 6 lat podwyżek. Czy jakiś program, przewiduje pana program, jakieś reformy? A czy pan sobie zdaje pan sobie sprawę z tego, że prezydent, że to co mówią w 90%, to co mówią ci kandydaci, że oni zrobią to, że oni obniżą podatki, że to w ogóle jest wszystko bzdurą, bo oni nie mają takich uprawnień. Jak w jaki sposób prezydent może podwyższyć emerytury, jak pan powie, na przykład? No nie ma, to jest kiełbasa wyborcza, dokładnie. Czy według Pawła Kukiza kandydat, który prowadzi kampanię, powinien odpowiadać w jakiś sposób nawet karnie za niezrealizowane obietnice wyborcze? No bo obiecuje się, robi się ludziom właśnie wodę z mózgów. Odpowiem w ten sposób. Dlatego przy tych obietnicach jestem ostrożny z tymi obietnicami, dlatego że mnie nie jest potrzebny straszak, tylko mnie wystarczy moje własne sumienie. Wiem, jeżeli coś mówię, to jestem pewien, że mogę ten cel osiągnąć. A te wszystkie sprawy, na które nie mam wpływu, to zostawiam, bo o tych sprawach nie mówię. No cała filozofia. Czy powinien być karany, czy nie karany? Nie wiem, proszę pana. To są przede wszystkim... Nie powinno być takiej możliwości, by można było klepać swoje jedno, robić drugie i nie ponosić za to absolutnie żadnej odpowiedzialności poza polityczną. Nie może być sytuacja też taka, że jakby dla mnie priorytetem jest doprowadzenie do takiego systemu, gdzie taki Sikorski idzie za kraty, za te kilometrówki, czy Hoffman, czy za zegarki Nowak i tak dalej, i tak dalej. O to chodzi. Wiesz, obietnice to jest sprawa drugoplanowa. Oni są bezkarni w każdej materii, absolutnie, wszędzie. Są bezkarni, oni podnoszą jedynie odpowiedzialność tak zwaną polityczną. Niech pan zobaczy, z mojej perspektywy, jako obywatela, któremu Hoffman zabrał na kilometrówki
pieniądze, to on jest złodziejem, bo on mnie ukradł. On oszukał i mnie i okradł mnie z moich pieniędzy obywatelskich, pana również wszystkich i tak dalej. I co się dzieje z Hoffmanem? Największa kara, jaką mógł dostać, to jest wyrzucenie z partii. Został ofiarą w imieniu tych 460, których 90% ma takie same przygody jak Hoffman z tymi kilometrówkami, został wywalony z partii. I co się dzieje dalej z Hoffmanem? Występuje w mainstreamowych mediach jako bezpartyjny specjalista od polityki. No na Boga. Tak kończąc, dam ci torbę z rami, auto z alfogami. Nie obawia się pan, że 9-10 maja to będzie złamanie ciszy wyborczej, jeśli poleci piosenka w radiu? Ja wiem, że jakaś jest akcja taka szykowana, ja nie akurat szczególnie przychylnie do tej akcji nie jestem nastawiony, ale ludzie robią co chcą, na tym to polega. Pan Tusk latał bodajże helikopterem do Sopotu, pan Kaczyński na Hel. Czy będzie pan latał helikopterem do Łosiowa, czy... Gdzie pan będzie lądował? Na Zagłębiu i Opolu? Gdzie jest lądowisko? Jeśli nawet będę latał, to nie z taką częstotliwością jak pan premier Tusk do Gdańska, do Sopotu. To na pewno. Ale gdzie najbliżej do Łosiowa lądowisko, żeby wylądować? Głównie na ogródku. Ja kupiłem pole, także widocznie przewidywałem tam 10 lat, czy tam 12 lat wstecz. To jest duża działka.